Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Dzisiaj rozpakujemy sobie mikrofon firmy Razer. Jest to model Razer Siren. Nowiutki mikrofon dostępny na razie w sprzedaży na Razer Store za jakieś 180 euro, tak więc konstrukcja nie najtańsza. Mamy też kilka fajnych akcesoriów, które przyszły z mikrofonem do testów. Od jakiegoś czasu prosiliście mnie o testy mikrofonów, tak więc już są pierwsze efekty. Jak widzicie, testuję już w tej chwili rejestrator cyfrowy Tascam DR05, który kupiłem na własny użytek, żeby polepszyć jakość dźwięku w filmach. Natomiast będzie okazja też porównać sobie ten rejestrator z mikrofonem Razera, który jest już profesjonalnym sprzętem, i z innymi mikrofonami, jeśli w międzyczasie coś do testów fajnego przyjdzie. Tak więc będziemy testować, porównywać, na pewno będzie ciekawie. Zapraszam Was do oglądania. Ok, moi drodzy, więc przed nami mikrofon Razer Siren i akcesoria. Zaczniemy może od akcesoriów, ponieważ mam tutaj troszeczkę mało miejsca, nie wszystko mi się zmieści w planie, a pudełko z mikrofonem jest naprawdę spore. Tak więc zobaczcie, co my tutaj mamy. W pierwszym kartoniczku mamy pop filtr, czyli rzecz bardzo przydatną, rzecz, która powoduje eliminację takich wybuchowych dźwięków. Jeśli po prostu mówimy blisko do mikrofonu, to powstają tak zwane wybuchowe zgłoski, które potem na nagraniu po prostu źle brzmią. I taki popfilter ma za zadanie to zredukować, wyeliminować. Popfilter jest na takim drążku elastycznym i możemy to sobie podłączyć do samego mikrofonu lub do statywu. I ten filterek, moi drodzy, wygląda tak. Ramę mamy z plastiku. Mamy też metalową prowadnicę elastyczną. Tu mamy gwint, żeby to sobie przykręcić. No i mamy tutaj materiał, który właśnie ma pochłaniać te wybuchowe zgłoski. Drugie akcesorium, już tutaj cięższa sprawa. To jest to, moi drodzy, tak zwany shock mount, czyli taki adapter, dzięki któremu możemy sobie ten mikrofon powiesić na statywie. Bardzo fajnie, jeśli ktoś nie ma na przykład miejsca, żeby ten mikrofon sobie postawić, wtedy możemy go gdzieś mieć na statywie opuszczonego na przykład z góry. Fajna rzecz, oczywiście akcesorium bardzo, bardzo przydatne i podstawowe przy tego typu urządzeniach. I ten sam shock mount, powiem Wam, że waży naprawdę sporo, chyba to będzie z pół kilo. Mamy wykonane to wszystko z metalu. Tutaj mamy taki element mocujący do mikrofonu i tu mamy element mocujący do statywu, z takim motylkiem, żeby to sobie zablokować, więc naprawdę fajna, porządna robota. No i danie główne, moi drodzy, naprawdę spory kartonik. Tak więc widzimy sam mikrofon na obrazku. Zobaczcie, jest nazwa Razer Siren High Definition Studio Grade Recording, czyli nagrywanie w formacie, w jakości studyjnej, naprawdę już sprzęt profesjonalny. Mamy tutaj przeznaczenie dla profesjonalnych muzyków, youtuberów i streamerów. No, czyli osób chociażby takich jak ja. Po boku, moi drodzy, bardzo ciekawa rzecz. Ten mikrofon może nagrywać aż w czterech wzorcach. Kardioidalnym, stereo, wielokierunkowym i dwukierunkowym. I mamy tutaj też przykłady, do jakich typów audycji czy nagrań, który tryb jest dobry. Więc oczywiście to sobie wszystko przetestujemy. Ale powiem Wam, że jak już kupować taki mikrofon profesjonalny, studyjny, właśnie fajnie, żeby miał przełącznik trybów. Wtedy możemy go sobie dopasować tak, żeby na przykład nie nagrywał dźwięków otoczenia, tylko faktycznie naszą mowę, czyli ten dźwięk, który nas interesuje do wyłapania. Więc bardzo fajnie. No i tutaj opis funkcji, ale myślę, że tutaj za dużo nie będę przytaczał, bo wszystko sobie zobaczycie dokładnie po kolei w recenzji. Osobiście nie mogę się doczekać już otwarcia kartonika, wyjęcia tego świetnego mikrofonu ze środka. Powiem Wam, że tutaj jeszcze mamy informację, że mamy funkcję monitora, czyli możemy podłączyć sobie słuchawki i słyszeć po prostu, co nagrywamy, jak to nam się nagrywa. Zero latency, czyli bez opóźnienia to wszystko nam jest przekazywane, więc bardzo fajnie. I już otwieramy kartonik. Mamy napis Welcome to the Cult of Razer. Bardzo wymowny. I w tej sekcji mamy już jakieś informacje od Razera. Pewnie jakąś instrukcję. I mamy chyba też sterowniki. Już patrzymy, co tutaj jest. A nie, mamy tutaj kabelek USB. Czyli kabel mini USB. To wchodzi do mikrofonu, to wchodzi do komputera. Fajny, dość długi w oplocie. Tak więc po raz kolejny profesjonalne wykonanie. No i proszę bardzo, oto on, Razer Siren. Oto
go Wam pokażę z bliska. Powiem Wam, że mikrofonik naprawdę solidny, sporo waży, robi wrażenie naprawdę świetnie wykonanego urządzenia. Podstawę mamy metalową, mamy część antypoślizgową, taki jakiś materiał, który powoduje, że to się dobrze trzyma i też pewnie niweluje jakieś wibracje, jeśli by coś powstawało. Cały ten tutaj element uchwytu mamy ze stali, gruby, porządny, twardy. Mikrofon, jak widzicie, możemy sobie przekręcać. Tutaj mamy miejsce na przymocowanie go do tego shack mountu, do tego statywu, miejsce na podłączenie przewodu, miejsce na słuchawki do funkcji monitorowania. Mamy przycisk bodajże do podświetlenia, sądząc po ikonie. I moi drodzy, bo tutaj mamy prawdopodobnie głośność, jedno pokrętło, raczej to dolne, będzie do głośności mikrofonu, czyli do ustawienia czułości. Natomiast ta góra to będzie prawdopodobnie przełącznik pattern, czyli tych wzorców kierunkowych. I to logo chyba będzie podświetlane, oczywiście jak u Razera, na pewno na zielono. Jakość samego mikrofonu świetna, mamy bardzo dobrej jakości osłonę. Pod spodem widzimy kapsułę, nawet jest ich chyba kilka. A zobaczcie, jednak z tyłu mamy pokrętło głośności i wyłącznik prawdopodobnie mikrofonu. Natomiast to, co tutaj jest z przodu, to sobie doczytam później do recenzji, będziecie wszystko wiedzieć. Mnie najbardziej osobiście interesuje, jak ten mikrofon sprawdzi się w praktyce. Myślę, że produkt Razera, i to jeszcze w tej cenie, na pewno da radę. Jesteście ciekawi, ja też, tak więc zapraszam Was za jakiś czas do recenzji. A tymczasem dziękuję Wam za obejrzenie tego rozpakowania i pozdrawiam Was, cześć!